Dzień dobry. Nie, nie mam rally dzisiaj. Dzisiaj lecimy do Miskanta. Siemane, ktoś nie wie, to jest paulownia puszysta, ale dzisiaj o Miskancie. Chcę zobaczyć, wiem, że jest luty, ale chcę zobaczyć, czy już po prostu pokazały się oczka, bo jest ciepło. Bo chcę znowu trochę przekopać i poprzesadzać. Zaraz zobaczymy, jak wygląda stan korzonków. To jest miskant, który co rok wykopuję, co rok sadzę i na nowo sobie wyrasta. I bez problemu osiąga w jeden sezon do 2,5 metra. Poważnie, są o tym filmy, zobaczcie w podpisie. A ja w tymczasem przyspieszę trochę film i wykopię tak trochę w trybie pilnym, ekspresowym znaczy się, i zobaczymy, jak wyglądają już po prostu kiełki. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, już rośnie. Normalnie nie ma zimy. Tu są kiełki. Takie, z takiego jednego potrafi wyjść raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Z jednego. Także jest dobrze. Nawet z takiego czegoś. O, widzicie? Wystarczy korzeń. Nawet dwa. No trochę tu urwałem. I tu jest kolejny miskant, który będzie rósł z tego miejsca. O, tak samo tutaj. Kurde. Wyobraźcie sobie, że... Wezmę mikrofon. Ja wykopywałem miskanta z 3-4 lata temu, dopiero w marcu po 20. Marzec, kwiecień. A teraz jest luty i już można rozsadzać bez problemu, bo jest ciepło. Klimat się tak poprzestawiał, że się w pale nie mieści. No. Czy jest inwazyjny, pytacie? Nie jest inwazyjny. O, jakie ładne. Tutaj. Miskant nie jest inwazyjny. Aż tak. Jak posadziłem tutaj w dwóch rzędach, tak jest, tak jak tak tyle się rozrosło. No bo gdzieś tyle, kurde, inaczej, jak to wam wytłumaczyć? Jest tak, no bo co tyle dawałem gdzieś... co jakieś 20 cm, korzonek co 10 cm powiedzmy. Wiecie, o co chodzi. No i wtedy będzie taką szerokością szło od razu, nie? A jak posadzicie sobie co 10 cm, to w jeden rok wyrośnie sobie płot, a na następny już się lepiej zagęścia. Jak chcecie szybciej, no to trzeba tak co 10 cm na głębokość 10-15 i w dwurzędzie. I wtedy w jeden sezon macie ładną ścianę, ale już teraz wam jej nie pokażę oczywiście, o. Piękne sadzoneczki będą. Dobra. Jeszcze trochę tu przekopię. Także oczywiście miskanta dobrze jest przekopać co parę lat. Jeśli macie już ubytki, zobaczcie, jakie już rosną. To już idzie korzeń tegoroczny. No, jak macie ubytki, o kurczę, jeszcze lepsze. To można... przekopać te miejsca i posadzić sobie na nowo, wykopując sobie no u siebie, jak gdzieś macie więcej, no jak już macie miskanta. Dobra, także już wiem, co robić. Kończę film, ja sobie potem jeszcze pokopię. Dziękuję bardzo, taka szybka nauka. I przypominam, że możecie sobie zobaczyć inne odcinki z miskantem, jak w lecie rósł, jak w jesieni, no linki podam. A w ogóle, jak wpiszecie Stalewiak, miskant olbrzymi, to macie wszystkie moje filmy. Ja miskanta mam chyba od 2008 albo 2007 roku. Także ho, ho. Dobra, na razie sobie to tu postawię. Muszę iść coś zeżreć. No. Także co? Do zobaczenia, bo na razie to oglądacie, o, moje laczki. Róża już puszcza. Jasne. Na razie. 23 stopnie w szklarni. Tylko słońce czasem wyjrzy. Ekstra. Ale pachną. Coś te chory. Coś. Gdzieś byś nie wyrzawaj, bo jeszcze... Chcę jeszcze... Ten jaloksilu, bo ktoś aż szupy, że to pilerła mamy szur. Ho.
już, no co? Hmm, jest.